Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym materiale pokażemy Wam, jak prawidłowo podłączyć narzędzia aktywne marki Weima do ciągnika jednoosiowego. Przedstawimy Wam, jak podłączyć glebogryzarkę aktywną oraz kosiarkę rotacyjną, do czego przejdziemy w późniejszym etapie. W pierwszej kolejności zabierzemy się za demontaż glebomierza, który trzyma się tutaj na zawleczce. Odkładamy go sobie na bok. Obok kładziemy stworzeń z zawleczką. Teraz zaczniemy tutaj odkręcać nakrętki z tych szpilek. Zdemontujemy osłonę. Zrobimy teraz cięcie. Zobaczycie Państwo, jak to już wygląda odkręcone. Teraz podłączamy glebogryzarkę. Zakręcamy cztery nakrętki. I mocno dokręcamy. Dobrze jest sobie wyrobić nawyk, żeby sprzęgło było zawsze wciśnięte. Tutaj mamy specjalną blokadę. Odkładamy ją sobie tutaj. Ok, trzyma się stabilnie, zobaczcie. Glebogryzarka zawsze powinna być w tej pozycji podczas uruchamiania ciągnika, czyli off. To jest pierwsza zapadka w stronę skrzyni, patrząc w stronę wałka WOM. Jeżeli chcemy ją włączyć, przekładamy na tę stronę i od tego momentu, gdy puścimy sprzęgło, glebogryzarka zacznie działać, niezależnie czy bieg jest włączony czy nie, nawet na luzie. Należy o tym pamiętać. Natomiast gdy będziemy sprzęgło trzymać albo będzie ono w tej pozycji, nawet na włączonym, nie powinno dojść do takiego wypadku, aby ona działała. Teraz uruchomimy ciągnik. Zobaczycie, jak wygląda. Ważne jest teraz właśnie, żeby tutaj jeszcze zabezpieczyć dodatkowo, bo samo obciążenie tutaj odlewu skrzyni mogłoby być niebezpieczne. Zobaczcie tutaj. Przechodzi tu lejka, wzmocnienie, dlatego trzyma się podczas mocnych wibracji. Teraz właśnie przejdziemy do uruchomienia ciągnika. Teraz zobaczcie Państwo, że glebogryzarka jest włączona. On. Tutaj podłożone jest sprzęgło. Sprzęgło, ona zacznie pracować. Tak wygląda prawidłowo podłączenie i praca glebogryzarką. Pamiętajcie, że pracę na narzędziach aktywnych możemy tylko wykonywać na biegach wolnych L. W następnej części materiału przejdziemy do prezentacji, jak prawidłowo podłączyć kosiarkę rotacyjną. Z kosiarką jest analogiczna sytuacja jak z glebogryzarką. Odkręcamy tutaj te nakrętki na szpilkach. Bierzemy sobie kosiarkę. Zakładamy. I łapiemy teraz nakrętkami. Zobaczcie, kosiarka została podłączona. Tutaj trzymamy się tej samej reguły. Może zostać ona włączona
od razu przy uruchomieniu, tylko pod warunkiem, że mamy podblokowane sprzęgło i że ono prawidłowo działa. Ciągnik jest na luzie teraz. Oczywiście do prawidłowej pracy kosiarki powinniśmy obrócić kierownicę. My tu pokazujemy tylko samo podłączenie. Tak samo pracujemy na biegach wolnych. Pokażemy teraz, jak uruchomimy ciągnik, jak działa kosiarka. Ręczne uruchamianie diesla. I powoli puszczając, to kosiarka zacznie działać. Zobaczcie. Teraz przejdziemy do podłączenia pompy wodnej. Zobaczcie, pompa ma takie samo podłączenie jak kosiarka i glebogryzarka. Jest to sprzęt oryginalny marki Weima. Pokażemy, jak ją podłączyć. Oczywiście nie uruchomimy jej, bo do prawidłowego jej działania powinniśmy ją zalać i powinna być podłączona do źródła z wodą, na przykład stawu, oczka wodnego bądź beczki, Mausera. Zobaczcie, jak wygląda prawidłowy montaż. Tak samo zakładamy ją tutaj na szpilki, zakręcamy. Pamiętajcie, że każdy sprzęt od Weimy w ramach ciekawostki, mówię, jest uniwersalny, dlatego ma tutaj więcej otworów. Pod 1006 i serię 1100 mamy inny rozstaw otworów pod wałek WOM. Jest to wszystko przygotowane w każdym sprzęcie, tak samo w pompie. Zobaczcie, jak ona jest teraz podpięta. Jeżeli nie chce Wam tutaj się przełożyć ta dźwignia, znaczy się, że nie dopasowują się kiełki z wałka WOM. Wtedy należy po prostu podczas uruchomienia na tym poziomie puścić sprzęgło. Ono kawałek ruszy właśnie wałkiem WOM-u, ponownie je spiąć i wtedy podjąć kolejną próbę. Teraz oczywiście to nie pomoże, bo jest to wyłączone, ale tak jak mówiłem, z pompą niezalaną wodą nie powinniśmy tego robić. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani jednym z aktywnych osprzętów albo kompatybilnym zestawem z ciągnikiem jednoosiowym marki Weima, w takiej bądź innej osłonie zapraszamy do naszego sklepu AgroRay, gdzie możecie wybrać dowolny sprzęt, który na pewno spełni Wasze oczekiwania.